Cieszę się, że mogę mówić do zboru, który jestem tyle lat. Z wieloma się znamy bardzo dobrze. Myślę, że dzisiejszy temat jest w jakimś sensie trudny. Temat, który niekiedy sprawia kontrowersji między nami. A tak w zasadzie często właśnie nie do końca rozumiany. Przez niektórych oczywiście. Ja też nie rozumiałem ten temat tak dobrze, dopóki właśnie najpierw go nie zbadałem. I będę chciał dzisiaj z wami o tym rozmawiać, podzielić się z wami swoimi postrzeżeniami. Na sam początku chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na Ewangelii Mateusza, na 18 rozdziale, i będę czytał od 21 wersetu całą tą historię do 35. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi, a gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swojemu wszystko, co zaszło, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: Sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Powiedzcie mi, ile to jest 10 talentów? Byśmy tak przeliczyli w dni pracy. Jak wam się wydaje, to jest dużo? To jest bardzo dużo. Raczej to jest tyle wartości pieniądza, który człowiek przez całe swoje życie pracując, w zasadzie cała jego rodzina, gdyby pracowała, nie mogłaby ten dług oddać. W zasadzie przekraczało to o wiele parę żyć człowieka, który by pracował, aby osiągnąć właśnie te 10 talentów. Czy w zasadzie dług nie do spłacenia? Został mu ten dług darowany. Z kolei denary to była waluta, którą płacono. Jeden denar był za jeden dzień pracy. Czy to było dużo?
wystarczyło, żeby przeżyć, tak jest. To nie było dużo. I Chrystus mówi, że tak jest Królestwo Boże, że nam darowano ponad nasz stan. Daleko, daleko ponad nasz stan. Tak w zasadzie, kiedy Piotr zapytał Jezusa, ile razy ma przebaczyć, czy aż 7 razy, aż tak dużo, aż tak często? Bo Żydzi normalnie w ciągu dnia przebaczali 3 razy. A tu aż 7? Jezus mówi nie. Aż 77 razy. Co to oznacza? My wiemy, że to oznacza, że to jest w nieskończoność. Ale Jezus specjalnie zrobił pewną analogię do pewnej historii, która jest zapisana w pierwszej Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Rodzaju. Chcę, byśmy otworzyli nasze Biblię na 4 rozdziale Księgi Rodzaju. Będę czytał od 23 wersetu. I rzekł Lamech do swoich żon: Ado i Syllo, słuchajcie głosu mego. Wy, żony Lamecha, nastawcie ucha na słowo moje, męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Jezus specjalnie zrobił analogię tej historii, mówiąc, dokładnie tak jak Lamech, który jako pierwszy miał 2 żony na naszej kuli ziemskiej, który jego nieprzebaczenie przekraczało ludzkie wyobrażenie, nie było granic nieprzebaczenia Lamecha. Dokładnie Jezus mówi, że tak samo przebaczenie, które daje nam Bóg, nie ma granic. Nie ma granic. W takim przypadku, jak my powinniśmy przebaczyć naszym winowajcom? Przed tym, jakbym chciał, abyśmy trochę na ten temat mówili, chcę, żebyśmy najpierw się koncentrowali na to, w jaki sposób Bóg nam przebacza i ile nam w zasadzie Bóg przebacza. Otwórzmy nasze Biblię na liście do Kolosan, 2 rozdział, 13 i 15 werset. I was, którzy umarliście w grzechach, w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przebiwszy go do krzyża. Ten tekst mówi o tym, kiedy my jeszcze tkwiliśmy w naszych grzechach, tak jak myśmy śpiewali przed chwilą, kiedy myśmy byli jeszcze grzesznikami, tkwiliśmy jeszcze w tym naszym starym ciele. Bóg nas ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Co znaczy wszystkie? Byśmy powiedzieli, to jest proste, no Igor, bez przesady, no wszystkie. Grzechy, które były, tak? No tak rozumiemy. Które teraz robimy, a te, które będziemy robić w przyszłości? Przebaczy nam Jezus już te grzechy, czy nie? No bo jak wszystkie, to wszystkie, tak, czy nie? Wszystkie? Tak. Zaraz dojdziemy do więcej informacji. Natomiast
My mamy problem z rozumieniem tego, w jaki sposób Pan Bóg przebaczył nam grzechy z przeszłości. I Jezus daje nam przykład, w jaki sposób powinniśmy przebaczyć grzechów z przeszłości. Będę chciał wam przeczytać parę tekstów, które tak w zasadzie ja przetłumaczyłem je, oczywiście pomagając sobie też z innymi przekładami, natomiast w tych najbardziej ważnych momentach starałem się przetłumaczyć, w jaki sposób ja rozumiałem z języka hebrajskiego. Będę czytał tekst Księgi Izajasza, 43 rozdział, 25 werset. To ja sam wymarzę twoje przestępstwa przez wzgląd na siebie samego i twoich grzechów nie będę pamiętał. Dalej czytam z Księgi Jeremiasza, 31 rozdział, 34 werset. Ponieważ przebaczę przestępstwa ich i grzechów ich już więcej nie będę pamiętał. List do Hebrajczyków, 8 rozdział, 12 werset. Przebaczę wtedy ich niesprawiedliwości i nie będę już pamiętał ich grzechów. Znowu list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 17 werset. I ich grzechów ani nieprawości nie będę już pamiętał. I jeszcze jest więcej tekstów, które właśnie tak mówią. Bóg mówi, że On nie będzie pamiętał więcej naszych grzechów. Powiedzcie mi, jak to możliwe, że Bóg, który jest wszechwiedzący, wszechmogący, wszechobecny, mówi, że nie będzie pamiętał naszych grzechów? Jak to? On nie będzie pamiętał naszych grzechów? Ciekawe. Teraz chcę, żebyśmy przeczytali parę tekstów, które się odnoszą w formie obrazowej do tego, że Pan Bóg przebacza nam grzechy i zapomina je. Następne cztery wersety będę czytał. Najpierw będę czytał z 44 rozdziału, 22 wersetu Księgi Izajasza. Zmazałem twoje przewinienie jak chmurę i twoje grzechy jak obłok. Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem. Czyli Bóg mówi, zmazałem twoje przewinienie jak chmurę i jak obłok. W Izraelu zima, nocą jest zimno. A w ciągu dnia jest bardzo gorąco. I czasami w niektórych porach roku rano pojawia się mgła. I kiedy się podnosi mocne słońce wcześnie rano, to ta mgła w jednej chwili znika. I właśnie Izajasz do tego się odnosi, że On zmazuje nasze grzechy jak obłok. Po prostu patrzysz, widzisz i nagle znika. Tak znikają grzechy nasze w oczach Pana Boga. Dalej, Księga Izajasza, 38 rozdział, 17 werset. Moja gorycz zmieniła się w szczęście. Ty zachowałeś moją duszę od dołu zagłady, bo odrzuciłeś za siebie wszystkie moje grzechy. Czyli Izajasz mówi, że Pan Bóg odrzucił za siebie, dokładnie tekst mówi, za swoimi plecami moje grzechy, że już więcej nie masz tych grzechów przed sobą. One zniknęły, koniec. One, te grzechy już nie mają dojścia do Pana Boga. Dalej, Księga Michała, 7 rozdział, 19 werset. Znowu zmiłuj się nad nami, zmarzę nasze winy,
Ty wyrzucasz w głębiny morskie wszystkie nasze grzechy. Wyrzucasz w głębiny morskie nasze grzechy. Jak głęboko są głębiny morskie? Jak głęboki jest Słów Mariański? Przeszło 10 tysięcy kilometrów, prawda? Głęboko? Bardzo głęboko. Ale dla współczesnego, tamtego człowieka, tamtego czasu, to jest miejsce, gdzie nikt nie ma dostępu. Dalej, Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 19 werset. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były starte grzechy wasze. Czyli Pan mówi, że On, jeżeli się nawracamy do Niego, On przebacza nam nasze grzechy, że ściera je, że one już więcej nie istnieją, tak jak na tablicy, kiedy są ścierane kredą. I więcej ich już nie ma. Więcej ich już nie ma. Czy Pan Bóg, nie wiem, czy Pan Bóg przeżywa amnezję? Jak to tak? Jak Pan Bóg może nam przebaczyć tak, że tak jakby te grzechy w ogóle nie istniały? Ale w ogóle wy wierzycie w to, że tak Pan Bóg nam przebacza grzechy? Chcę, żebyśmy przeczytali jeszcze ten tekst z Pierwszej Księgi Królewskiej, 14 rozdział, 8 werset. Bardzo ciekawy tekst. Pamiętacie historię Dawida? Kim on był? Wiemy, że był królem. Ale czy on był sprawiedliwym człowiekiem? No tak. Ale czy on w swoim życiu popełnił grzechy? Jak wam się wydaje? Czytamy Pismo Święte, popełnił grzechy? Jesteśmy świadomi? Więc niż głosów na głowie, prawda? Tak jest. Cudzołożył, mordował, kłamał. Nie chcę więcej mówić, bo naprawdę sporo tych grzechów Dawid w swoim życiu popełnił. Bardzo dużo. A teraz przeczytajmy 8 werset 13 rozdziału. To jest w odniesieniu do Jeroboama, ale zobaczcie, co mówi Bóg. Odebrałem domowi Dawidowemu władzę królewską i dałem ją tobie. Ty jednak nie byłeś takim, jak mój sługa Dawid, który przestrzegał moich przykazań. Pan mówi, że Dawid przestrzegał przykazania. Ja jako człowiek wiem i czytam Pismo Święte i wiem, że przestrzegał, no ale też nie przestrzegał. Dalej jest napisane. Który naśladował mnie z całego swego serca. W oryginale jest napisane, z całym swoim sercem naśladował Pana Boga. Powiedzcie mi, ilu Dawid żonom oddał swoje serce? Jednej? Dwóch żon? Trzech żon? Ile miał Dawid żon? No trochę ich miał, prawda? Trochę ich miał. Nie jak jego syn Salomon, bez przesady, ale trochę tych żon miał. A Pan Bóg mówi, że on oddał serce tylko i wyłącznie mi. I w pełni. Żeby nie było to za mało, dalej Pan Bóg mówi tak. I uczynił tylko to, co prawe w moich oczach. Nie wiem, czy Pan Bóg przypadkiem tu nie przesadził. Czynił tylko to, co prawe, to sprawiedliwe, tylko to sprawiedliwe w moich oczach. Powiedzcie mi, czy to Pan Bóg przeżył amnezję? Czy naprawdę Pan Bóg nie pamięta, jakie grzechy popełnił Dawid? Owszem, był człowiekiem według serca Bożego, tak Pan Bóg powiedział. Ale nie, bez przesady, przecież ten Dawid też był grzesznikiem. Konsekwencje swoich grzechów, aż do grobowej deski musiał przeżyć. Pan mówi, że on nie pamięta więcej.
Nie pamiętaj więcej grzechów Dawida. Kiedy wracamy do tego tekstu, w liście do Kolosan, jest napisane, że On odpuścił nam wszystkie nasze grzechy i wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Czyli Jezus wziął naszą historię, historię naszego życia, która jest pełna grzechu i wymienił je na list, na historię swojego życia tu na ziemi, życia bez grzechu, dosłonego Boga i człowieka. Wymienił je. I Pan Bóg patrzy na ciebie jako człowieka, który nigdy nie zgrzeszyłeś. Z kolei patrzy na Jezusa Chrystusa, na którym wisiał cały grzech świata. Cały grzech świata. I dlatego Jezus musiał być przebity do krzyża. Czy ja uświadamiam sobie, co Jezus Chrystus musiał przeżyć za to, że ja zgrzeszyłem? Pamiętając o tym, że mój grzech był tak duży, tak wielki, tak potężny, że był nie do spłacenia przez nikogo. My nie mogliśmy nic zrobić, nic z naszym grzechem. Jedyny, który mógł się zmierzyć z naszym grzechem, jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. A teraz chcę, żebyśmy przeczytali ten tekst z Psalmu 103, drugi i trzeci werset. Błogosław dusza moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje. On leczy wszystkie choroby Twoje. Moja dusza ma błogosławić Panu, wysławiać i wywyższać Go, dlatego, że On odpuszcza. To słowo odpuszcza w języku hebrajskim jest w participium, w imiesłowiu. Czyli On jest odpuszczający cały czas, bez przerwy. Wszystkie nasze grzechy. Bez przerwy. W każdej sekundzie życia Pan Bóg jest odpuszczający Twoje grzechy. I co jest istotne? Kiedy czytam drugą linijkę tego wersetu, On jest, i znowu to jest czasownik leczy, i to jest tak samo jest właśnie w participium, czyli w imiesłowiu, czyli On jest leczący wszystkie choroby Twoje. Wszystkie choroby Twoje. Przez co? Przez to, że On jest odpuszczający cały czas Twoje grzechy. Kiedy Jezus uzdrawiał, niekiedy w Ewangeliach jest napisane, że potem jak Jezus uzdrawiał, mówił: odpuszczone są grzechy Twoje. Pamiętacie te słowa Jezusa Chrystusa?
Bo Jezus potem mówił dalej, co jest trudniej? Uzdrowić czy odpuścić grzechy? Bo odpuścić grzechy może tylko i wyłącznie Bóg. Dla Jezusa każde uzdrawianie wiązało się z odpuszczaniem grzechów. Największa moc lecznicza jest w odpuszczaniu grzechów, które daje nam Jezus Chrystus. Wiecie, najwięcej chorób bierze się z psychiki, prawda? Z naszego stanu umysłowego. Dlatego dzisiaj tak dużo się mówi o tej higienie psychicznej. Psychoterapeuci nigdy nie będą dorównać swoim kunsztem i wiedzą temu, co Pan Bóg może nam zrobić i dać. Nigdy. Dlatego, że Pan, kiedy żyjemy tej świadomości odpuszczającej łaski, odpuszczającej grzechy łaski Chrystusa, to jest to, co nas uzdrawia. To jest to, co daje nam życie. To jest to, co daje nam przyszłość. To jest to, co chroni cię tak w zasadzie od złego. Będę zaraz też o tym mówił. I właśnie, kiedy czytamy dalej ten psalm, On ratuje od zguby życie twoje. On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje. Właśnie przez to, że Pan Bóg przebacza ciągle nasze grzechy, uwalnia nasz umysł. Jesteśmy wolni, tak jak śpiewaliśmy przed chwilą. Jesteśmy wolni w Chrystusie od grzechów. Przez to Pan Bóg daje nam wszystkie dobrodziejstwa, które mogą nam, które możemy w naszym życiu osiągnąć. On nas wieńczy łaską, litością. On nasyca dobrem, wszelkim dobrem życie nasze. Co znaczy dobro? W języku hebrajskim słowo dobro się odnosi do wszystkiego w zasadzie, co spotykamy w naszym życiu. Dobry jest smak. Dobre jest to, co widzimy, to, co jest piękne. A tak w ogóle, kiedy właśnie Dawid popatrzył z balkonu na Batszebę, popatrzył i powiedział, ale jest dobra. Tak jest napisane po hebrajsku. Jest tłumaczone oczywiście, że ale jest piękna, a tak w zasadzie powiedział, że była dobra. Kiedy Ewa popatrzyła na owoc, powiedział, ale jest dobry ten owoc. Ale tak w zasadzie Pan Bóg mówi, że On chce obdarzyć twoje życie wszelkim dobrem. Wszelkim. Kiedy On daje tobie prawdziwe przebaczenie. Nie będę czytał dalej 103 psalm, ale ten psalm właśnie wyraża dokładnie to, co znaczy, kiedy Pan Bóg nam przebacza grzechy. Może nie wiem, może przeczytam, może jeszcze 10, 11 werset. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpuszcza nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego nad tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze, czyli grzechy nasze. On nigdy nie postępuje z nami według naszych grzechów i nie odpłaca nam. Tak jak Lamech powiedział, że będzie odpłacał, będzie 77 razy bardziej odpłacał za tych, którzy będą go krzywdzić. Pan mówi, że nie będzie nigdy tak postępował. Lecz jak jest niebiosa, są wysoko nad ziemią, taka jest Jego łaska, taka jest Jego dobroć nad nami. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddali od nas występki nasze. Jak daleko jest wschód od zachodu? Możemy sobie wyobrazić?
Gdzie jest wschód, a gdzie zachód? Czy one kiedykolwiek mogą się zbliżyć do siebie? No nie ma takiej możliwości. Pan mówi, ja tak oddaliłem od was i od siebie wasze grzechy. Tak. Dobrze. I teraz chcę, żebyśmy przeczytali tekst z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 12 werset. To jest znany tekst z modlitwy pańskiej. Tam jest napisane tak. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuszczamy naszym winowajcom? Odpuszczamy, tak? Tylko wiecie, jaki jest problem z tym tekstem? Że to słowo odpuszczamy w oryginale w języku greckim jest w czasie przeszłym. Że Pan mówi, że On odpuszcza nam nasze winy, jak my odpuściliśmy naszym winowajcom. Jak odpuściliśmy naszym winowajcom. A tak w zasadzie, wiecie, myślę, że mamy poważny problem my sami. Często tak patrzymy na przeszłość i nie możemy sobie darować niektóre głupoty, które myśmy zrobili, niektóre grzechy, które myśmy zrobili z przeszłości. I nas to męczy, nas to trapi i mamy z tym poważny problem. To jest jeden w zasadzie z największych problemów, które my często mamy. A Panu mówi, ja przebaczam twoje grzechy, że więcej ich już nie pamiętam. Więc tym bardziej, jak on nie pamięta, to ty nie powinieneś się pamiętać. One już nie ma. Nie ma tych grzechów. Nie trap się. Nie myśl o tym, co było w przeszłości. To się skończyło. Człowieku, żyj nowym życiem. Wiecie, jak często jesteśmy tacy, że nie przebaczamy naszym małżonkom? Nasze w małżeństwie nie przebaczamy sobie. Mówimy, przebaczam, ale w odpowiedniej chwili se przypomnę. Znaczy, samo się przypomina przecież, prawda? No tak to jest. Często nie przebaczamy naszym rodzicom. Nie przebaczamy naszym siostrom, braciom. I mamy problem. Wiecie, kto ma problem? Tak w zasadzie? Nie tym, którym my nie przebaczamy. Nie. Problem tu mamy my. Dlatego, że nie przebaczając, to tkwi w naszej świadomości cały czas. I nas trzyma w grzechu. To trzyma nas cały czas w grzechu. Pamiętacie historię Marii Magdaleny z Ewangelii Jana? Otwórzmy na 8 rozdziale tej historii. Będę czytał tylko ostatni werset. 8 rozdział, 11 werset Ewangelii Jana. A ona odpowiedziała, nikt, Panie, wtedy rzekł Jezus, i ja Cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Powiedzcie mi, jak Jezus powiedział te słowa? Czy to był rozkaz? Czy to było polecenie? Może to była zaleta? Może było tylko zachęcenie? A czy ta kobieta więcej już nie grzeszyła? Jak wam się wydaje? Grzeszyła? No grzeszyła.
Co Jezus miał na myśli? Że idź już więcej, nie grzesz. Bo Pan Bóg, Jezus powiedział, odpuszczone są twoje grzechy, więc idź już więcej, nie grzesz. Ciekawe jest, że mamy jeszcze jeden tekst w jednej historii, który też Ewangelii Jana, która dokładnie, tu jest dokładnie te same słowa cytuje. Piąty rozdział, 14 werset. To jest mowa o tym, człowiek, który Pan Jezus uzdrowił go jako sparyżowany. I teraz 14 werset. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Jezus znowu mówi: już więcej nie grzesz. Czy ten człowiek znowu nie grzeszył? Przez całe swoje życie? No grzeszył. Ale co Jezus miał na myśli przez to, mówiąc, że idź i już więcej nie grzesz? Czy Jezus rzucał słowami na wiatr? Chcę, żebyśmy czytali tekst z Psalmu 130, czwarty werset. 130 psalm, czwarty werset. Trzeci i czwarty werset. Jeśli będziesz zważał na winy, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie grzechów, aby się Ciebie bano. Może będę trochę parafrazował ten tekst? Panie, jeżeli będziesz pamiętał grzechy, kto ocaleje? Ty jednak udzielasz odpuszczanie grzechów, aby odczuwaną przed Tobą bojaźń. Czyli Jezus mówi, że wtedy, kiedy On przebacza nam grzechy, czyli oczyszcza nas z grzechów, oczyszcza naszej świadomości z grzechów, to wtedy rodzi się w nas bojaźń przed Panem. A bojaźń przed Panem strzeże nas od grzechu, od popełnienia następnych grzechów. To nie jest tak, że nie będziemy grzeszyć w życiu, ale jest tak, że wtedy, kiedy jesteśmy czyści, kiedy nasza szata jest czysta, biała, to wtedy, idąc dalej przez życie, bardzo łatwo widzimy plamy na tej szacie i co robimy? I przychodzimy pod krzyż, aby znowu je Jezus zmył. I tak żyjąc, codziennie, kiedy przychodzę pod krzyż Chrystusa, żyję bez grzechu. W tej czystości, którą daje mi Jezus. I Jezus mówi, jeżeli On daje mi czystość, jeżeli On daje mi wolność od grzechu, to jest wolność, która jest pełna. Odpuszcza wszystkie grzechy w przyszłości, w teraźniejszości i przyszłości. Jezus oczyszcza mnie w pełni, do końca. I w takim stanie Jezus mówi, że żyje, tak się żyje ze mną, kiedy chodzisz codziennie w mojej łasce. Kiedy tak chodzisz z Nim w Jego łasce. Widzicie, do Filipian pięknie apostoł Paweł też powiedział, trzeci rozdział, 13 werset, łatwo zapamiętać. I proszę, żebyście właśnie łatwo pamiętali ten tekst i co jakiś czas co przypominali. Filipian, trzeci rozdział, 13 i 14 może. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, co pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Paweł mówi, że on zapomniał o wszystkim,
co było wstecz. Koniec, tego już nie ma. I patrzę gdzie? W przyszłość. Do przodu patrzę. I tam jest mój cel, który jest Jezus Chrystus. Chrystus zrobił wszystko, żebyś zrozumiał, że twój grzech został w pełni zmazany. Żebyś uświadomił sobie, że życie w Chrystusie to jest życie w wolności, bez grzechu. Tylko On może dać nam tą wolność od grzechu. Kiedy przebaczamy naszemu bratu, siostrze, małżonkowi, małżonce, to tak przebaczamy, żeby więcej tych grzechów nie pamiętać. Koniec. Ja wiem, byśmy powiedzieli, że to jest trudne. Ja wiem, to jest trudne. Ale cały czas musimy uświadomić sobie, ile nam Chrystus przebaczył codziennie. I wtedy będzie nam naprawdę wiele łatwiej. Ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że nie wiem, że ktoś maltretował ich przez całe dzieciństwo. Że niektórym osobom nie da się przebaczyć. Ale przepraszam, nawet w takich sytuacjach musisz pamiętać, że Jezus jednak przebaczył tobie o wiele więcej. O wiele więcej. Dlatego to, co Pan Bóg daje wskutek tego, że daje tobie wolność i przebaczanie grzechów, to ty otrzymujesz o wiele, wiele więcej, bo otrzymujesz życie wieczne. Nie możemy porównać tego życia tu na ziemi, który żyjemy, nie wiem, powiedzmy nawet te 70 lat, 80 lat. Bo wiecie, w porównaniu z wiecznością to jest nic. Ta męczarnia tu na ziemi, w porównaniu z tym życiem w chwale w niebie, to jest nic. Dlatego też przebaczenie musiało być tak wielkie, tak pełne. Żyjąc w Chrystusie, mamy pełną wolność. Tylko i wyłącznie wolność, którą daje nam Chrystus. Nie ma nigdzie, gdzie indziej takiej wolności. Dlatego Chrystus mówi, ja wam daję pokój. Ja wam daję swój pokój. Nie ten świat daje pokój. Ja wam daję pokój, który jest z nieba. Ten pokój, który daje Jezus Chrystus. I tylko i wyłącznie w Chrystusie możemy osiągnąć tu na ziemi życie pełne radości, błogosławieństwa i dobra. Amen.